Piękny utwór Leonarda Cohena. Halleluja, dzisiaj na ukulele sobie zrobimy. I co my tu mamy? Charakterystyczne wejście gitary, które się pojawia już od początku utworu. Mam tutaj dwa akordy tak naprawdę, jest to C-dur, tylko zagrany w wyższej pozycji, tak jakbyście grali G. Taki trójkącik, tylko zagrany od progu numer 7. I to jest tak brzmi wysoko ten akord i wybrałem tutaj, dokonałem takiego wyboru ze względu na to, żeby móc uchwycić tę melodię, która się pojawia. To zejście C, H i A, nie? Żeby to było wyraźnie słyszalne. Czyli mamy sobie C i później mamy zejście przez H, czyli pół tonu. I później amol gramy tylko od trzeciego progu, czyli mamy 3, 5, 4. Licząc od tej najwyżej brzmiącej strony. 3, 5, 4. OK? I to powtarzamy sobie dwa razy. I później przechodzimy na F dur, jednym palcem je grałem. Przez półtora taktu. OK? Czyli... Później G durek. I później C. I wejście na G znowu z małym ozdobnikiem. Ja go zrobiłem tak. 0 na strunie A. Mamy rondo 2. I później do G dur sobie dopełniam już. Tak jak jest oryginalnie, nie? W schemacie. Czyli dźwiękowo w akordzie. Dobrze. Czyli mamy tak. To wejście, początek zrobiony. F durek zrobiony. Przejście F, G zrobione. C durek. Wejście na G. I potem mamy C, potem znowu. Później gramy F dur, G dur, na A moll zejście, czyli ja tutaj gram w ogóle, odpuszczam rękę, nie gram tej struny najwyższej, nie chwytam jej całości, tylko sobie gram te trzy struny. Puste. Później wchodzę na F znowu, na takt na G, E7, czyli odrywam po prostu serdeczny palec. Odpuszczam całkiem, zostawiam pustą strunę tutaj E. Mam E7 dzięki temu i wchodzę sobie normalnie na A-moll, czyli odpuszczam wszystko. I albo mogę to zagrać tak, albo zagrać tak jak ja grałem. Czyli zagrać od tej nisko brzmiącej struny, puste struny i później zrobić flageolet na 12 progu. Co ja robię? Ja to tylko kładę palec ponad progiem, ponad blaszką i to jest muśnięcie dosłownie tej struny tym palcem, palcami lewej ręki. Muśnięcie. Ja tylko delikatnie dotykam struny nad 12 progiem i uderzam je, szarpię tutaj prawą ręką. I teraz to jest fajne w tym, że ten ostatni dźwięk super prowadzi nam do akordu, od którego będziemy zaczynać refren grać. Dlatego to spoko brzmi, nie? Łatwy zabieg, łatwy do wykonania, a dużo uciekawia to, co będziesz grał, nie? Na ukulele. Także polecam, spróbuj sobie wydobyć flageolety tutaj, czyli na tak, na strunie E, na strunie A. I tutaj na tej najwyżej brzmiącej strunie również. Czyli macie tu, tu i tu. I wchodzicie sobie na refren później, który jest od F się zaczyna. I do A-moll, czyli odpuszczacie całkiem. I jednym paluszkiem, znowu F. I później na C będzie. I później ja tutaj zagrałem, chyba, już nie pamiętam jak zagrałem dokładnie. Znowu możecie zrobić ten ozdobnik na G-durze. I wchodzicie znowu sobie później na A-moll. Bo zamknęliście formę całą już utworu, nie? Pośpiewajcie sobie ten utwór, pograjcie. Śliczny jest. Każdy chce go umieć kiedyś, każdy chce go grać. Także nauczcie się go teraz, będziecie umieli go na całe życie, już będzie super. A tu ten instrumencik jest też bardzo fajny. Można go wszędzie zabrać i wszędzie to zagrać. Także dzięki, Konrad, Szkoła Gitarowa Goria. Cześć, trzymaj się, widzimy się następnym razem. Hej!